Projekt W cieniu wielkiej bitwy, w którym mamy przyjemność brać udział, realizowany jest przez Bibliotekę w Legionowie we współpracy z innymi instytucjami, między innymi z Mazowieckim Instytutem Kultury i z Fundacją na Rzecz Kultury Waliska. W tym projekcie wzięli udział animatorzy z różnych miast na Mazowszu. Projekt polega na tym, że tworzymy opowieści o ludziach, którzy żyli w czasach wojny polsko-bolszewickiej, ale te ich historie są zapomniane i my chcieliśmy je przypomnieć. To są takie małe ludzkie historie położone na tło wielkiej historii. Wystawa składa się z 8 części. Są to plansze, drewniane skrzynki. To jest autorski pomysł Ani Woźniak z Mazowieckiego Instytutu Kultury i podcasty. Warto poznać lokalnych bohaterów, o których nie znajdziemy informacji w internecie, nie ma ich na kartach podręczników szkolnych. A są to historie też opowiedziane w specyficzny sposób, taki bardzo emocjonalny i subiektywny. Wystawę prezentujemy do końca tygodnia. Potem jedzie do Mazowieckiego Instytutu Kultury, jeszcze do innych instytucji, będzie krążyła po Mazowszu, ale mamy nadzieję, że do nas wróci i jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, jeszcze planujemy szereg wydarzeń wokół tej wystawy. Projekt W cieniu wielkiej bitwy został dofinansowany w ramach programu Koalicja dla Niepodległej. Zapraszam Państwa serdecznie na wystawę W cieniu wielkiej bitwy w Powiatowej Bibliotece Publicznej imienia Heleny i Stefana Nosweterów w Wołominie przy ulicy Ogrodowej 1A.